Miał być zwyczajny dzień w szkole. Najpierw dwa WF-y, na których ćwiczą tylko ci, którzy się nie pocą. Ja do nich nie należę niestety, dlatego całe dwie lekcje siedziałam na trybunach i przeglądałam gadu-gadu. Potem matma i klasówka. Napisałam wszystko. Wszystko źle. Potem długa przerwa, którą spędziłam samotnie w kiblu i biologia. Omawialiśmy dzisiaj damski układ rozrodczy. Widząc reakcję chłopaków w mojej klasie, niektórzy nie powinni z niego w ogóle wychodzić. Czytałam w Brawo, że chłopcy dojrzewają nieco później, ale o cofaniu się w rozwoju nic nie było. Potem miałam okienko, więc poszłam do biblioteki wypożyczyć kolejną książkę Repliki. Kto nie czytał Repliki, ten nie zna życia, tak mówi Żaneta. Gdy przechodziłam koło sekretariatu, kątem oka zobaczyłam jego. Był wysoki, rudy i wyglądał jak Edward Cullen, tylko trochę bardziej martwy. Starałam się nie zwracać na siebie uwagi, jednak on jakimś cudem dostrzegł mnie w tłumie ludzi. Tak naprawdę na korytarzu nie było nikogo oprócz sprzątaczki, która pastowała podłogę. Gdy tylko nasze spojrzenia się spotkały, poczułam, że to jest to. Już miałam podejść, ale sprzątaczka zaczęła się wydzierać, że po pastowanym się nie łazi. Stwierdziłam, że jeśli to ma być prawdziwa miłość, to przetrwa nawet i to, i poszłam na boisko. Myślałam o nim do końca dnia i zastanawiałam się, czy wyszedł dopiero jak wyschła podłoga, czy szedł po mokrym.